Cześć, tu Sharp Day. Dzisiaj zapraszam na kolejny odcinek w terenie. Odcinek będzie poświęcony linkom paracord, a dokładniej ich łączeniu. Zaprezentuję trzy sposoby, w jaki ja łączę linki ze sobą, tak, żeby je przedłużyć. Mamy dwa odcinki linki, 5, 10 metrów, potrzebujemy na przykład 15, więc w jaki sposób to zrobić, żeby linka się nie rozrywała, linka się nie zniszczyła, a było to połączenie w miarę pewne. Linki do tego odcinka będę ciął nożem Sanremo 1005GL. Linki mam w kolorze pomarańcz i cherry, tak jak ostatnio. Zaczynamy. W jaki sposób złączyć dwie linki paracord, tak żeby było to pewne połączenie? Jeśli chcemy, żeby to było niepewne połączenie, to możemy po prostu je nadpalić. Opalamy, podgrzewamy jedną i drugą końcówkę, łączymy je ze sobą, one się zlepiają, ale to nie jest połączenie trwałe. To jest połączenie, które ma tylko parę procent wytrzymałości całego paracordu i to nie jest dobre. To jest fajne, gdy chcemy mieć długi paracord, chcemy coś sobie z tego uplątać, uwiązać, to tak, do takich celów nam to w zupełności wystarczy. Natomiast jeśli chcemy, żeby paracord był, praktycznie cała wytrzymałość jego była jednakowa na każdej długości, wtedy musimy wykonać jakieś połączenie, jakiś węzeł. I teraz zaproponuję trzy węzły, które ja używam, żeby połączyć paracord, dwie linki, bo chcę mieć, jedna jest za krótka, potrzebuję zrobić to z dwóch kawałków. Pierwszy sposób, to moim zdaniem jest najprostszy, to jest zawiązanie zwykłego pęka. Biorę dwie linki, równolegle do siebie, obwiązuję, w ten sposób po prostu przekładam, tak robimy pęk, ściągam. Gotowy. Im mocniej zacisnę, tym mocniej będzie się trzymało. Jednak to jest takie połączenie, gdzie te linki są tak pod dużym kątem. I moim zdaniem jest to połączone, ale nie jest to pełna wytrzymałość paracordu. To jest najsłabszy punkt i on tutaj w tym miejscu może to po prostu pęknąć. Drugi sposób, żeby je połączyć, to jest wykonanie tak zwanej pętli. Obwiązujemy w ten sposób. I tu zawiązujemy pęk. I całość ściągamy. W tym momencie te linki nie są już pod kątem 90 stopni, są one skręcone. W tym momencie po paleniu końcówek mamy jakiś tam pęczek, ale moim zdaniem już to fajnie wygląda. Jeszcze raz, bierzemy dwie luźne części paracordu, trzymamy je w ten sposób, oplątujemy wokół siebie. Jeszcze może raz. I zawiązujemy pęk na końcu. Całość ściągamy. I węzeł się zaciska. Gotowe. Rozplątanie to już jest trochę cięższe, bo już są dość mocno ściśnięte. Trzecim, najtrudniejszym w sumie sposobem połączenia jest zrobienie pętli z jednej linki w ten sposób. Drugą linkę bierzemy i zaczynamy oplątywać od strony pętli do tej wolnej końcówki, powiedzmy. I oplątujemy kilka razy. Jak jest oplątane, wtedy bierzemy tą końcówkę, którą oplątywaliśmy, wkładamy przez pętlę, która powstała na samym początku i ściągamy. Mamy połączone. Te końcówki należy teraz, najlepiej byłoby obciąć. I teraz mamy, powiedzmy, trochę większe zgrubienie, ale jest to bardzo mocne połączenie. I moim zdaniem bardzo estetyczne. Jeszcze raz, jak wykonujemy połączenie. Mamy dwie linki paracordu. Czarna i pomarańczowa. Chcemy je połączyć. Robimy pętlę na jeden z linek. W tym wypadku na czarnej. Bierzemy drugą część paracordu i od strony tej pętli zaczynamy oplątywać. Zaczynamy oplątywać. Kilka razy. Dobrze, oplątane. Teraz bierzemy wolną końcówkę, którą oplątywaliśmy i przekładamy ją przez powstałą wcześniej pętlę i wszystko ściągamy ze sobą.
te końcówki możemy obciąć i teraz mamy troszkę grubsze połączenie niż sam paracord, ale moim zdaniem tak jest to bardzo estetycznie wykonane, fajnie wygląda i jest połączone bardzo mocnym węzłem. Moim zdaniem ten węzeł jest najmocniejszy ze wszystkich trzech dzisiaj zaprezentowanych. Ten wytrzyma najwięcej, na pewno. Dziękuję wszystkim za uwagę. To by na tyle, jeśli chodzi o wiązanie dwuglinek paracordu ze sobą. Pierwszy sposób moim zdaniem jest najprostszy, najszybszy, ale najmniej trwały. Drugi jest pośredni, trochę cięższy do zrobienia, natomiast już bardziej wytrzymały. Natomiast trzeci sposób bardzo mało osłabia linkę paracordu, jest najtrudniejszy, najwięcej czasu zajmuje, ale jest najbardziej pewny moim zdaniem. Jeśli mamy dwa odcinki paracordu, chcemy złączyć je w jeden, już wiadomo jak, w jaki sposób to zrobić, żeby było to poprawne i wytrzymałe. Dziękuję wszystkim za uwagę. Sharp day.